Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Goście. Właśnie moja wypowiedź będzie sprowadzała się do apelu do Wysokiej Izby, ponieważ z tego miejsca już zostało dzisiaj chyba wszystko powiedziane, wszystkie argumenty za i przeciw tej ustawie. Pan minister zwracał się tutaj do nas, do Wysokiej Izby, abyśmy przy procedowaniu tej ustawy podeszli ponad podziałami politycznymi. Ja myślę, że to chyba do Wysokiej Izby trafiło, ponieważ wielokrotnie mieliśmy przykłady, że Wysoka Izba umie słuchać, oczywiście jeżeli chce słuchać, a myślę, że w tym przypadku chciała zapewne wystąpienia pana ministra posłuchać. Szanowni Państwo, z tego względu, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo naszego państwa, bezpieczeństwo naszego narodu, bezpieczeństwo naszych służb, które są w tej chwili na wschodniej granicy. I musimy sobie powiedzieć, bo często w mediach, również społecznościowych, przewijają się nie zawsze adekwatne do określenia do tego, co na tej wschodniej granicy się robi. To nie mur, to zapora, to nie 418 kilometrów tego muru, tylko kilkaset zapewne. Trudno w tej chwili oczywiście powiedzieć konkretnie ile. I szanowni państwo, nie chciałbym, abyśmy jako Polska, jako naród polski odbierali tą lekcję, którą odebrała południowa Europa w czasie nawału migrantów przez Morze Śródziemne do Włoch, do Grecji. Myślę, że tej lekcji, daj Boże, abyśmy nie musieli przerabiać od strony granicy wschodniej. Bo szanowni państwo, jeżeli sami nie uporządkujemy tych spraw, to nie ma co liczyć, że zrobimy to rękami Frontexu, Unii Europejskiej, NATO. Musimy to zrobić naszym wysiłkiem wspólnym i naszych służb, które tej granicy strzegą. Powiem tak, urodziłem się bez mała na granicy, mam swoje grunty na granicy, nie na wschodniej, a na południowej ze Słowacją. Szanowni państwo, pamiętam czasy, jak granica południowa tych bratnich wówczas państw, czyli Czechosłowacji i Polski wyglądała. I powiem tak, jeżeli na wschodniej granicy, szanowni państwo, nie powstanie zapora, jeżeli w ślad za tą zaporą nie powstaną takie urządzenia techniczne, które wzmocnią nasze służby, to w żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie zahamować tej migracji. Dlatego moja prośba, abyśmy wszyscy wspólnie poparli tę ustawę. Dziękuję bardzo.